Ukrainiec Maksym Mazurek wygrał konkurs skoku o tyczce rozegrany w czwartek na Stadionie Miejskim w Kozienicach. Skacząc 5 m 60 cm ustanowił również rekord meetingu, poprawiając o 5 cm rezultat ubiegłorocznego zwycięzcy. Na starcie drugiego międzynarodowego konkursu, rozgrywanego pod hasłem Pierwszy skok dla Marka, a poświęconego pamięci Marka Łuczyńskiego, stanęło 10 lekkoatletów. Obecni byli m.in. mistrz świata z 2009 roku Paweł Wojciechowski, drugi w degu Kubańczyk Lazaro Borges oraz tegoroczny olimpijczyk z Londynu Łukasz Michalski. Można sobie wymarzyć lepszą obsadę, ale myślę, że trzeba jeść małymi łyżkami. Jak na drugi meeting, wszystkie okoliczności, które stanowią o tym, że możemy wystawić meetingowi dobrą ocenę, zostały spełnione. Czyli nie zawiedli faworyci, nie zawiódł zwycięzca, bijąc rekord meetingu, poprawiając go o 5 cm. Nie zawiodła pogoda, no i nie zawiodła wspaniała publiczność. Na początek poprzeczka powędrowała na wysokość 4,90. Żadnej z prób nie zaliczył jedynie Marcin Szczepański i jako pierwszy pożegnał się z konkursem. Jednak prawdziwe emocje rozpoczęły się dopiero na wysokości 5,40. Wówczas w konkursie było 7 zawodników. Dość nieoczekiwanie z rywalizacji już na tym etapie odpadli m.in. Paweł Wojciechowski i Przemysław Czerwiński. Honoru Polski bronił już tylko Łukasz Michalski, który w drugiej próbie zaliczył 5,50. Sztuka ta nie udała się Borgesowi i Ukraińcowi Władysławowi Rywience. W konkursie oprócz Michalskiego pozostał więc jedynie Maksym Mazurek. 18. zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie już w pierwszej próbie zaliczył wysokość 5,60, czym ustanowił nowy rekord meetingu. Michalski po dwóch nieudanych podejściach na tej samej wysokości przeniósł poprzeczkę o 5 cm wyżej. Ale tego dnia było to za dużo dla czwartego skoczka mistrzostw świata. Mimo drugiego miejsca Michalski był zadowolony ze startu. Koniec sezonu, także nie spodziewałem się spektakularnych wyników i fajerwerków. Raczej przyjechaliśmy tutaj po to, wydaje mi się wszyscy z chłopakami z Polski, żeby po prostu uczcić pamięć pana Marka, który był wieloletnim organizatorem tego meetingu, ale też dlatego, że chcemy wspierać polskie meetingi. To są ciekawe inicjatywy. Polska szkoła tyczki jest głęboko zakorzeniona w naszą historię, więc chcielibyśmy ją w jakiś sposób podtrzymywać i myślę, że przez organizację właśnie takich meetingów dajemy znać, że polska tyczka jeszcze nie umarła. 11. skoczek olimpiady w Londynie ma szczególny stosunek do Kozienic. W 2007 roku wygrał konkurs rozgrywany wówczas w fontannie przed Urzędem Miejskim. Wtedy rozpocząłem swoją karierę. Było to moje pierwsze zwycięstwo w tego typu meetingu. Także no, tam rozpocząłem moją karierę zwycięstw. Co prawda były i porażki, były zwycięstwa, jak to w sporcie bywa, ale na pewno Kozienice wspominam bardzo dobrze. Poza tym pamiętam, że to jest jedyny na świecie meeting, gdzie odbywało się to właśnie w fontannie. Także na pewno to zapamiętałem i będę pamiętał to do końca życia. Słabsza forma Pawła Wojciechowskiego nie miała absolutnie żadnego wpływu na popularność wśród kibiców. On i jego koledzy byli oblegani przez łowców autografów. Jak przyznał Michalski, na co dzień skoczkowie nie spotykają się z takim zainteresowaniem. Nie spotykamy się z takim entuzjazmem i z takim zainteresowaniem. Wydaje mi się, że to jest dobre. Po prostu lekkoatletyka jest sportem dla osób świadomych tego sportu, świadomych wyników. I taka obecność tak dużej liczby młodzieży świadczy o tym, że skok o tyczce jest atrakcyjny. W przerwach między skokami wśród młodej i bardzo licznej publiczności rozlosowywane były zestawy upominków. Całość poprowadził dziennikarz TVP Piotr Dębowski, a oprawę muzyczną zapewnił DJ Stick. Po zakończeniu konkursu jeden z jego organizatorów i przyjaciół Marka Łuczyńskiego Jacek Wszoła przekazał na ręce wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Pułkowskiego pismo, w którym różne środowiska sportowe zwracają się z prośbą o przyznanie Markowi Łuczyńskiemu wyjątkowego miejsca w historii naszego miasta. Składamy z Bogusławem Mamińskim taką petycję o nadanie imieniem Marka Łuczyńskiego miejskiego stadionu, uhonorowaniem Marka nadaniem tego imienia stadionowi i mam nadzieję, że Rada Gminy Kozienice, Rada Miasta przychyli się do naszej prośby i będziemy mieli imprezę właśnie taką,
związaną z nadaniem, z uroczystością i być może w ramach tej imprezy będzie trzeci międzynarodowy meeting w Skoku Otyczce. Pod petycją podpisali się m.in. prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Jerzy Skucha oraz mistrzowie królowej sportu lat 70. i 80. Irena Szawińska, Marian Woronin czy Bogusław Mamiński. Teraz sprawą zajmą się radni i jak powiedział Edward Pułkowski, ma nadzieję, że ta kwestia znajdzie się w porządku obrad już na najbliższej sesji.